Cześć, papa Stakomija, to go. 63 odcinek. Nic nie zmieniamy, bo dwa odcinki temu mówiłem, że na 3 dni pod rząd bierzemy obecne zamówienie specjalne. Tak się fajnie złożyło, że przez te 4 dni, jakie dzisiaj były z Stakomija, to go, przez te 4 właśnie odcinki. Peggy jest nową osobą. Kurczak. Tak się fajnie złożyło, że przez te 4 dni, przez te 4 odcinki, które dzisiaj z taką miniaturą mogliście obejrzeć. Udało się zrobić. Zdobyć w sumie wszystkie składniki na wrok. Pokój to. Kiełbaska. Pomidory. Serek. Okej, trochę tej brzoskwini, o ile to jest brzoskwinia, bo to mi wygląda na brzoskwinię. Sypnęło się w jednym miejscu, bo przestałem przesuwać. Już to mam. Tu. Peggy. Nie Peggy, tylko Franco. Kiełbaska. Pastor Stasik. Na dzień dzisiejszy z Stakomija Tugo to ostatni odcinek. No ale nie ostatni odcinek na dzień dzisiejszy, nie, bo Stakomija Tugo na ankiecie została wybrana na tą pierwszą gierkę. A jeszcze będzie druga. Widzicie już dzisiaj odcinki z zaległych ankiet. Teraz odcinki z tych ankiet na bieżąco. Dawno tylu odcinków, tylu gierek nie nagrywałem. Na jeden dzień w sensie. Na jeden dzień. Dobra, mogę. Przytrzymałem i puściłem. Sos A. Pytanie, co tu jest na nowy rok, co jest na stałe? To idzie z kiełbasa do trójki. To idzie tu. Okej. Okay. Chciałem chwilę pomyśleć. Czy popatrzeć. Coś tu nowego jest? Nie. Wszystko już było odblokowane wcześniej. Megi. Perfekta. Nie ma. Chwila, co tam była za bułka? Jakoś nigdy nie pamiętam. Przesuń to. Okej, okay, nie przesmażyło się. Ember ma dla nas specjalne
Które to już będzie specjalne, co? 18. 18 specjalne. Mamy kilka zamówień specjalnych do tyłu, nie? Niezdobytych. Dzień, kiedy przyszły. Bo były fejle zamówień. Guacamala. Pamiętajcie napisać mi komentarze. Najlepiej jak dacie radę, to pod wszystkimi odcinkami. To będzie dla was wyzwanie. Pod wszystkimi odcinkami, które dzisiaj wyszły. To będzie dla mnie znak, że poglądaliście wszystkie. Że daliście radę. No zbyt często takiej ilości odcinków oczywiście na kanał puszczać nie będę na jeden dzień. Dzisiaj ze względu na pierwszy dzień wiosny. No to... akurat mi się okazja przytrafiła. I te, jak to nazywałem, bileciki ankietowe. Które jednak nie mogły przepaść. Musiały zostać skasowane. Gdyby to, jako, że tam jeszcze były te losowania na kolanie, ale to w sumie było na bieżąco robione, to tam zaległości z tym związanych nie ma. Ale ankiety były i się zaległości porobiły. A ponieważ nie chcę, żeby przepadły te wasze głosy, no to zawsze chcę, żeby te ankiety gdzieś były zapisane. Chociażby to, co od marca. To, co od marca... jak są ankiety od marca, no to... one nie mogą przepaść. Przepadnąć. Od marca taką sobie zasadę wprowadziłem, że jak jest ankieta niezrealizowana lub niewrzucona do filmu, wynik ankiety, jak nie jest wrzucony do filmu, no to robimy robię następne odcinki tylko po to, żeby właśnie tę ankietę do filmu wkleić. Nawet jak się z datą coś nie zgadza, czy z tytułem, ważne, żeby gdzieś ta ankieta została zapisana. Jeżeli ona dotyczy gierki konkretnej. Tam u skuter poszły zaczekanie punkty, nie? Czym się wydawało? I tutaj. Pomidorem. Ryż. I zostało sos figi. Ciekawe, czy taki sos występuje w Takomiya HD? Chyba tak. Mat. No, to nie wyszło dwa razy. I teraz zamówię klienta, który sprzeda mi specjalne. To był w ogóle piąty. Pomidory. Chipsy. No i guacamala. Ember tu był. Teraz to ja nawet nie wiem, o co tam chodziło. Teraz to ja serio nie wiem, o co tam chodziło. Mięso nie to, co trzeba? Co on tam zamówił? Zamówienia specjalnego mi nie dał. Oczywiście znowu odwołuję was do komentarzy, co tam źle było. I to są właśnie takie akcje, przez które nie zdobywam zamówień specjalnych i znowu każą mi czekać kolejne 3 dni, żeby je zdobyć. Widać, muszę być bardziej uważny, co ja wydaję.
To był 9 tydzień w Takomiya To Go. Dobiegł on końca. Co teraz gramy? Jojo's Burger Match. Cebulka. Mięsko. I ketchup. No. Bezbłędnie. Do zobaczenia, w następnych odcinkach. Pamiętajcie o komentarzach. Cześć!